Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, ja bardzo przepraszam za to, że ostatnio nie było materiałów. Po prostu potrzebowałem troszeczkę odpocząć. Zmęczenie materiału totalne, przyznaję się bez bicia i stwierdziłem, że robię sobie kilka dni przerwy. Mam nadzieję, że już wracam na stałe, choć życie bywa zaskakujące, nie będę za bardzo filozofował. Każdy z nas wie jak jest. A teraz już zapraszam do analiz dwóch partii. Oczywiście troszeczkę spóźnionych, ale myślę, że też ciekawych, jeżeli ktoś jeszcze nie widział. Otóż Magnus Carlsen gra z Janem Niepomniaszczym. Był to turniej z cyklu Grand Chess Tour, gdzie brał udział też Jan Krzysztof Duda. No i tutaj mamy partię szachów szybkich. Bardzo ciekawy temat. Magnus po prostu ostatnio szaleje, wygrywa turnieje raz za razem. Wygrywa też Titled Tuesday, gra jakieś posunięcia A6 w pierwszym ruchu i wygrywa z arcymistrzami. Niesamowite rzeczy wyprawia ten chłopak. Wczoraj też widziałem, czyli 11 lipca, jego transmisję na żywo, gdzie słuchajcie, no, jadł pizzę i grał sobie w szachy na takim luzie i wygrał turniej Titled Tuesday. Oczywiście to nie jest nic nadzwyczajnego, tylko to było takie raczej zabawne, ale dobra, dosyć wstępu. Zobaczcie, moi drodzy, co Magnus wyprawia. Jan Niepomniaszczy rozpoczął ruchem B3. W tym momencie nastąpiło posunięcie G6. Przepraszam, to nie jest partia rapidowa, tylko błyskawiczna. Ten czas tutaj się zmienił. Skoczek na F3, posunięcie E4, jest D6. F4, gra Niepomniaszczy. No, jak się kombinuje z byłym mistrzem świata, chciałoby się powiedzieć aktualnym mistrzem świata, to niedobry znak. Mówię tu o Carlsenie. Na Carlsena nie ma co kombinować. Goniec G7, skoczek F3 jest po prostu roszada. Zobaczcie, jaki prosty układ. Czy wam to coś to przypomina? Oczywiście jest to układ z obrony królewsko-indyjskiej, mojej ulubionej. Posunięcie D3 i teraz nastąpiło E5. Bardzo ciekawe posunięcie. Tutaj oczywiście nie ma podstawki piona, ale też nastąpiło bicie, dlatego że jest bardzo sprytny motyw. Skoczek G4, zwróćmy uwagę, fajnie goniec tutaj się rozciąga i pionek E5 jest nietykalny. Każdy ruch D4 wiąże się oczywiście z wybiciem, zdwojeniem pionków. Tutaj chodzi o to, że czarne są po prostu już zroszowane, mogą zrobić bardzo szybki rozwój jednym posunięciem skoczek C6, ewentualnie wieża E8 i biały król może mieć ogromne problemy. Skoczek zagrywa na D2, tu oczywiście wtargnięcie skoczkiem na E3 nie za wiele daje, po prostu hetman odchodzi, a skoczek też tutaj nie robi jakiejś krzywdy białemu, to się może wydawać bardzo groźne, ale jednak nie jest. No i Magnus tak nie zagrał. Zagrał skoczkiem, czyli wzmocnił cały czas tutaj atak na centralnego pionka. Jest hetman E2, no i nastąpiło wybicie. Posunięcie D4, no i tutaj, moi drodzy, wierzcie lub nie, po 10 ruchach pozycja białych jest opłakana. Co robi Magnus? Zbija na F3, skoczek odbija, wieża E8. Zobaczcie, proszę, że to nie są trudne posunięcia, to są wszystko naturalne, rozwojowe ruchy. Tutaj hetman ma problem, jak często się zdarza, że wieża fajnie patrzy w hetmana za pośrednictwem pionka. Znaczy, chodzi o to, że to związanie jest białymi bardzo nieprzyjemne. Nastąpiła długa roszada, ok, niby tu się białe trochę rozwiązują, ale następuje goniec F5. Bardzo sprytny ruch. Tutaj Nepo mógłby wrócić skoczkiem na D2, ale komu się chce wracać figurą, jeżeli już ta figura została wyprowadzona? Nie jest to prosta decyzja. E5 nastąpiło, na co Magnus wybił i nastąpiło wybicie skoczkiem. Tutaj Nepo myślał, że uproszczenia dadzą mu odetchnąć troszeczkę. Jest wybicie jednak i po wybiciu jest szach hetmanem. I po odejściu królem, moi drodzy, jest piękny strzał na E5. Tutaj rzecz jasna nic czarne nie tracą, a zyskują pionka, dlatego że po wybiciu nastąpiło bicie wieżą. Ruch z dwoma wykrzyknikami, tym się bardzo bym nie sugerował, że to jest genialne posunięcie. Owszem, ładne jest dla oka, ale jeżeli hetman zbije, to oczywiście wybijamy i tutaj zdobywamy hetmana, więc tak nie wolno zrobić. Nastąpił hetman C4, Magnus wieża D8. Zwróćcie uwagę, że on gra w szachy bardzo często w sposób mega naturalny i czeka na te błędy. Znaczy nie to, że czeka na błędy, tylko potrafi je perfekcyjnie wykorzystać. Goniec E2, na co B5, no i Nepo w tym momencie wybił na C7. Magnus zagrał wieża C8 i Nepo poddał partię. Niewiarygodne. 20 posunięć ograć wicemistrza świata i to w takim prostym stylu. Zobaczcie, że Magnus zużył tutaj minutę 40 na zegarze. Rewelacja. Po prostu rewelacja. Dobrze się na to patrzy, ale
Jeszcze przejdźmy do drugiej partii. Tutaj Magnus jest kolorem białym i rozpoczął ruchem d4, na co jest skoczek f6. Więcej ruchu tutaj było, ale partia była ciekawa. Też ciekawe podejście Magnusa. Zaraz wytłumaczę, o co mi chodzi. Tutaj jest c4, e6, skoczek d5, g3. Czyli partię katalońską tutaj sobie stosuje Magnus Carlsen, roszada, roszada. Wybicie na c4. Panowie oczywiście grali ze sobą już wiele razy. Tutaj nastąpił ruch skoczek c3. No i komputer mówi, że tutaj ten ruch jest takim, no niby słaby, niby nie. Ja też zawsze wychodziłem z założenia. Wiem, nieskromnie to zabrzmi, ale tak mówię prawdę akurat w tym wypadku. To są fakty, że też stwierdzałem kiedyś, że nie warto, to znaczy zawsze warto, ale lubiłem grać troszeczkę debiuty lewe, troszeczkę lubiłem zamieszać, żeby przeciwnicy nie wiedzieli, co się za bardzo dzieje, a jednak siła gry, którą tam kiedyś udało mi się prezentować jeszcze wyższą niż teraz, no to wystarczała do tego, żeby właśnie zakręcić przeciwników. No Magnus robi to na najwyższym poziomie, więc tutaj bez porównania absolutnie. Skoczek C6 jest ruch E4, czyli wszystko pięknie działa. Oczywiście za cenę pionka nastąpiła wieża B8, hetman E2 pięknie sobie schodzi. Zobaczcie, to, że tutaj skoczek może zbić pionka, no okej, okay, może. A Magnus by to wszystko wybił, zagrał wieża D1 i grałby na kapitalny rozwój figur, nam hetman B6. Oczywiście, to się bardzo łatwo mówi, jakiś goniec na E3. Tutaj Carlsen potrafi grać takie rzeczy. No zresztą nie trzeba nikomu tłumaczyć. Najwyższy poziom, więc tutaj przede wszystkim liczy się inicjatywa. Na co Nepo gra B5, wieża D1, skoczek na B4. Właśnie a propos nauki, warto według mnie nauczyć się oddawać materiał i grać z inicjatywą. To jest ważny element w szachach, tak żeby nie bać się właśnie oddawać materiału. Skoczek E1, nie wpuszczamy skoczka, tutaj jest goniec B7, A3, skoczek wraca i zobaczcie, że jest bicie pionka, na co goniec A6. Oczywiście czarne liczą na to, że ten pionek zostanie zbity, dlatego że otwiera się wieża, a to jest ważny atut w tym wypadku. Jest A5, Magnus, oczywiście zobaczcie, jak to by było wybicie do końca, to też jest zadowolony. Jest goniec białopolowy zostałby wymieniony, co byłoby fajne. Jednakże skoczek zagrał na A5, goniec na F4. Zbicie, zbicie, wieża zbiła i skoczek na C2. W tym wypadku hetman B8 i nastąpiło D5. Tutaj jedną z dobrych opcji również jest wieża A2, żeby po prostu obronić pionka, żeby skoczek nie zaatakował wieżę, no ale widocznie tutaj Magnus miał inne plany, zagrał D5, po prostu zaczyna mieszać w pozycji, na co przeciwnik wybija i zobaczcie, gra swoje E5. Bardzo ładny ruch, taki standardowy, oczywiście nie wolno wybić tutaj, bo przepchanie D5 straciłoby sens, to zwykle bywa tak, że jak oddajemy pionka na chwilę, to żeby uzyskać jakieś korzyści w centrum w postaci właśnie pionka E5, skoczek na E4, wybicie, wybicie, skoczek D4 i skoczek na B3. Bardzo słaby ruch. Oczywiście tutaj zobaczcie, że jak wieża by zbiła na B2, to mógłby nastąpić ruch hetman G4. Bardzo ładne posunięcie, dlatego że tutaj skoczek pięknie wędruje na pole F5. To, co kiedyś Kasparow mówił, skoczka na F5 masz białymi, to praktycznie masz... No właśnie, jakość więcej, pionka więcej, coś w tym stylu. Tak dla porównania, mówiąc wprost, że to jest bardzo silny układ, mogący dać przeciwnikowi tutaj no mata albo robiący wiele nieprzyjemności. Skoczek na B3, nastąpiło skoczek C6, jest hetman E8. Nie sugerowałbym się tutaj tymi znaczkami czeskoma, moi drodzy. Jest bicie, jest wieża na B6 i jest wymiana. I wieża A7. Teraz przechodzimy właśnie do uproszczeń, co chciałem też wcześniej zaznaczyć na początku tej partii. Mianowicie Magnus, to znaczy nie tylko Magnus, no wiele osób z czołówki światowej ma taką tendencję, że jak widzi uproszczenia i dojście do stabilnej pozycji bez żadnego ryzyka, to na to zwykle można pójść. Hetman E6 i zobaczcie, co się dzieje. Wymiana, wymiana. Tutaj poleci troszeczkę szybciej, jest H6. H4 oczywiście, żeby nie było G5, koniecznie. Jest król H7 i bardzo ładny ruch H5. Genialny. Uważam, że to jest fantastyczny nawyk w grze w szachy H5. Chodzi o to, że zobaczcie też, co się dzieje. Jest G5. Właśnie chodzi o to, że po G5 jest po prostu wybicie w przelocie. Król zbija i te pionki po prostu są już słabsze. Znaczy jeden pionek jest oddzielony od dwóch, a to zawsze nie, zwykle nie jest dobre. Wieża D6, jest H5, jest bicie na E6. Co z tego, że znak zapytania? Magnus tu przechodzi do prostej końcówki. Goniec lepszy od skoczka. Pionki są zdublowane i wystarczy zdobyć materiał. Zobaczcie, jaki ładny ruch goniec E6. To jeszcze tak pokazuje dominację gońca nad skoczkiem w tym wypadku. Jest
Wieża D8, wieża E7, król. Wieża A7, szach, król odchodzi, no i wzięcie na E5 i bicie na H5. Zobaczcie, że ten pionek na E5 nie miał znaczenia. Lepiej dla białych było wzięcie, absolutnie pionka na H5. Król F6, można zobaczyć realizację, jest szach, król, jest pionek, skoczek D4, no i tutaj nastąpił szach, król E5. Zobaczcie, że też mogą grozić siatki matowe, trzeba na to uważać. Magnus daje szacha. I wieża H1, żeby nie było siatki matowej w postaci skoczek F3, wieża G1, wieża D3, jest B4. Co z tego, że znak zapytania, moi drodzy? Nieważne. Znaczy, ważne, to nie jest tak, że nie, bo można na pewno spróbować zagrać lepiej, ale taka pozycja powinna być już wygrana. Nastąpiło B4, skoczek C2, wszystko się zgadza, wieża B1, no i tutaj skoczek na A3. Przede wszystkim czarne powinny wybić, mogłyby spróbować wybić po wybiciu, wieża D6, no i ta końcówka no, powinna być wygrana mimo wszystko. Może jeszcze czarne mogłyby powalczyć, ale no, nie wróżę za dobrze. Jednakże nastąpiło skoczek na A3, jest G5, zobaczcie co się dzieje, wieża C1 szuka Magnus aktywności. W tym wypadku jest wieża B3, szach, tak, no i teraz piękny ruch. Można sobie też zatrzymać materiał, spróbować znaleźć zagranie tutaj białych. Otóż posunięcie wieża C6, tu się szykuje siatka matowa, moi drodzy. Oczywiście król jeszcze ma ucieczkę, ale po wieża B2 król zagrał na G3. No i po zagraniu króla Nepo poddał partię. Jest nieuchronny mat na polu F6. Magnus gra w szachy pięknie. Ostatnio pokazuje niesamowitą formę. Dwa wygrane turnieje z Grand Chess Tour. Dwa wygrane turnieje z Title Tuesday. Jeszcze zobaczymy, co przed nami. Puchar Świata niedługo, moi drodzy, będzie się działo. Będziemy kibicować Polakom. A tymczasem serdecznie Wam dziękuję za uwagę. No i do zobaczenia, mam nadzieję, częściej w te wakacje, bo wakacje to jednak okres odpoczynku, ale jednak grajmy w szachy i sam się zmobilizuję tutaj też do materiałów. Pozdrawiam, cześć!